Dzień dobry. Troszkę wieje w dniu dzisiejszym, nie szkodzi. Czekam teraz właśnie, właściwie nie czekam, zaczynam sypać zrębki. W jednym będą tym oto boksiku, skrzyneczce, będą zrębki z idlaków, a w drugim właśnie z liściastych, z wierzby. No to biorę się do pracy. Tu mam cały koszyk, rękawiczki naszykowane, więc kibicujcie! Już jedna skrzynia została zasypana. Tak mówię, że to są zrębki z iglaka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu pełno szyszeczek jest. No i drugi czeka teraz za załadowanie zrębkami. Mam nadzieję, że ugniotą troszkę te gałązki. No to bierzmy się dalej do pracy. Druga skrzyneczka została już zarzucona. Z kompości już zrębki się skończyły. Tu już zacząłem malutku kompościk wyrzucać. Teraz to tylko trzeba rozgrabić. I na to jeszcze ziemię. No jeszcze jest trochę pracy. Potem jeszcze konstrukcję trzeba dokręcić, ale przeszkadzałaby w tym momencie. Wygląda to nieźle. Coś takiego. Rozłożyłem kompościk i teraz trzeba będzie to wszystko dobrze podlać. Lubię tą robotę. I wszystko się już elegancko podlało. Można sprawdzić. Wygląda to nieźle. Już sobie przygotowałem tutaj woreczki z ziemią, której będę używał. Kupiłem ją dość tanio, bo przeceny już koniec chyba sezonu, nie wiem. Albo mieli za dużo, albo nikt nie chciał kupywać. Ponad połowę ceny zjechali. Więc wysypię ją na wierzch. Jak będzie za mało, dorzucę tego woreczka ze śmietniczka. Powinno być dobrze. To jedziemy. Mamy nóż i gałzi. Co dalej? Ziemia została już narzucona. To wyszło 5 woreczków. Ona jest tylko na wierzchu w sumie, ale to jeszcze troszeczkę poczeka na swoje roślinki eksperymentalne. A teraz kręcimy dalej. Pokażę zaraz wam efekt końcowy, czy wam się podobało, czy nie. Oczywiście hejtujcie, ile wlezie, bo nie wiem, czy dobrze robię. No to tak naprawdę sam sobie wymyśliłem to w głowie, poukładałem kilka filmów do kupy. Zobaczmy. Tak wygląda już skręcona skrzyneczka. Nie jest źle. Nie jest to specjalnie sztywne, po tym się chodzić nie będzie. Oczywiście jest krzywe, mam krzywe podłoże. Tam ciężko mi te deski też tak wyliczyć idealnie. No trudno. Jest poprzeczka. Wszystko gra. Roślinki będą zadowolone, tak mi się wydaje, oczywiście.
Jeszcze jedna do skręcenia została, więc pokryjemy później siateczką. Więc zapraszam na szybką kawkę i oglądamy dalej, jak to będzie wyglądało. I przyszedł czas na siateczkę. Będę chciał powiesić zaraz na tej będę chciał powiesić tutaj. Jest to dość tania siateczka. Oczywiście jest potrzebna, bo ptaszki mogą sobie wlecieć. Może wejść kotek, nasikać, piesek pokopać. Dlatego siateczka jest niezbędna. Pewnie wymiar się zgadza nawet za dużo, ale to dobrze. Oto moje podwyższone grządki. Tu już jest zakryta siateczką. Nie wiem, czy wygląda elegancko. Udało mi się naciągnąć, jak umiałem. Jednak to ptaki mają nie wpadywać, nie wydziobywać. Kot i pies ma tu nie wchodzić. Nie wygląda źle. Tutaj jeszcze tylko muszę właśnie siateczkę skombinować i będzie super. W końcu udało mi się zrobić podwyższone grządki do upraw warzyw w permakulturze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to znaczy, w sensie, jakie będą uprawy. Pokażę wam, jeżeli będziecie chcieli. Oczywiście, dlaczego taki sposób sobie wymyśliłem. Oglądałem oczywiście dużo filmików, które były w internecie i nie tylko. Na przykład w Szumilesie, Zielone Pogotowie, Amator Działkowiec. Fantastyczne porady, ogródek Majsterkowicza, czy też pani Kasia In. No, oglądałem się, złapałem jakiegoś baksyla, postanowiłem sam to sobie zrobić. Oczywiście warunki w tym rejonie są takie, jakie są. Nie wiem, czy coś konkretnie wyjdzie. Szumrak. Ale pokażę wam, jak to rośnie. Oczywiście sam jestem ciekaw, no bo chciałbym już spróbować coś, ale jeszcze nawet nie posadziłem. Na pewno będzie dobrze. Cóż, nie jest to prosta sprawa. Dużo trudu i wysiłku, ale mam nadzieję, że się opłacało, a wszystko robiłem oczywiście z ochotą i w dużym, mimo zmęczenia, dużym zadowoleniem. Efekt końcowy jest super, tak mi się wydaje. Co dalej? Polecam każdemu taki ogródeczek, nieduży, może jedną skrzyneczkę, a może nawet i 10. Kto wie, super zabawa jest z montowaniem. No, większa będzie, jak będzie już to wszystko rosło. Więc nic dodać, nic ująć. Z przyjemnością pokazałem wam to, co ja zrobiłem. Polecam każdemu. Oczywiście oglądajcie filmy o działkowiczach. To jest bardzo fascynująca sprawa, bardzo fajne porady. Tak jak ja na tym się na przykład absolutnie nie znam, ale pomalutku dojdę do wprawy. Na razie.